w moim zawodzie lubimy się mizdrzyć, lubimy się wygłupiać, lubimy błyszczeć. No taki jest ten zawód. Nie ukrywam, że jestem trochę próżna. No byłoby nie w porządku, jakbym powiedziała, że jest odwrotnie. Nie lubię czerwonego dywanu za często, ale właśnie raz na jakiś czas to cudnie wyjść, móc się ubrać w piżamę, pomalować usta, rzęsy i pobiec, pooglądać, co będzie modne tej jesieni w Denis Claire. Denis Claire lubię z bardzo podstawowego powodu. Gatunkowo jest to niezwykle dobra marka. Nie wszystko, nie wszystkie kolory, nie wszystkie ciapki, kratki i paski, bo jak Państwo widzą, ja jestem raczej czarnolubna bądź szarolubna, ale jest bardzo dużo, zwłaszcza tych jesienno-zimowych rzeczy, które bardzo mi się podobają. I w zasadzie zawsze, jeszcze są może jedna albo dwie firmy, które robią na mnie takie wrażenie, jeśli chodzi o ciuchy, bo to nie jest najważniejsze w życiu, ale jednak no, jako próżna kobieta lubię móc się przytulić do czegoś miłego. Zdecydowanie czerń w mojej garderobie króluje. W lecie jest to biel i czerń, bądź sama biel. W zimie uwielbiam połączenia czerni z szarością, pieprz z solą. Przepraszam, to są moje ukochane. Rodzina mnie za to krytykuje. No jest tam, znajdzie pani jakąś różową sukienkę, bądź taką bardzo kolorową, ale to są naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć, ile tego jest. Źle się czuję w kolorach, chociaż moja uroda i moja karnacja sprzyja kolorom. Dobrze wyglądam w żółci, w niebieskim, w czerwieni, ale kocham na lato biel, czerń, ewentualnie granat, czyli taki morski, wodny kolor dla uprawiających żeglarstwo na przykład, więc to kocham, biel, granat na przykład, ale rzeczywiście czarny to moja miłość.